Siemanko, witam was bardzo serdecznie w podsumowaniu ostatniego meczu Wisły Kraków. No i będzie to podsumowanie wesołe, podsumowanie jak najbardziej pozytywne, bo Wisła Kraków wygrywa z Skrom Częstochowa 3-0 po naprawdę bardzo dobrym spotkaniu. Moim zdaniem można mówić, że Skra Częstochowa to jest zespół przeciętny piłkarsko, ale to jest też zespół, który wygrywał m.in. z Zagłębiem Sosnowiec, czyli z zespołem, który jakość piłkarską ma. I muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Wisła po prostu w tym meczu grała naprawdę bardzo dobre zawody. Myślę, oprócz Cisse, to wszyscy zagrali przynajmniej przyzwoite zawody, a niektórzy naprawdę, no wręcz to było bardzo dobre spotkanie. Cieszy to, na pewno cieszy to, bo przystępowaliśmy do tego spotkania naprawdę w trudnej sytuacji kadrowej. Można powiedzieć, jeszcze gorszej niż miało to miejsce w jeszcze poprzednim spotkaniu, czyli z GKS-em Tychy. Także tutaj sytuacja była naprawdę trudna, a jednak trzeba powiedzieć, że Wiślacy się wywiązali i tutaj no, w 100% jestem bardzo i to bardzo zadowolony z postawy zawodników Białej Gwiazdy. Jak powiedziałem, kontrola tego spotkania. Oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że Skra Częstochowa nie miała żadnej sytuacji ale no, trzeba powiedzieć, że w porównaniu do sytuacji, które miała Wisła Kraków, no to tak naprawdę Skra wręcz tych sytuacji nie miała, tak by można było powiedzieć. No nie wiem, może z 3 sytuacje na mecz, kiedy, że tak powiem, nasza drużyna miała ich razy 5 więcej, no razy 3 tego, co miała drużyna gości. No bardzo to cieszy, bo ta siła ofensywna jest ważna. No brakuje jeszcze może czasem finalizacji, brakuje tej dokładności, bo czasami jest ta taka, no, że brakuje, że ta siła nieodpowiednia, że albo za lekko, albo za mocno, ale myślę, że to z czasem przyjdzie i naprawdę będziemy już w tym meczu, no, same ręce składały się do oklasków, były takie momenty, a myślę, że jak pewne elementy się jeszcze poprawią, no to wtedy to już w ogóle będziemy zadowoleni. Mecz pewnie wygrany, bo tak trzeba sobie jasno powiedzieć, że już no, na początku, i to na początku drugiej połowy, ten mecz został już zamknięty i myślę, że tutaj no fajnie, że tak się wydarzyło. Bramki strzelał Fernandez, również Mateusz Młyński, który bardzo fajnie zagrał. I Gruszkowski, który moim zdaniem to była jego najlepsza zmiana w tym sezonie, bo te zmiany generalnie jak dawał, no to były takie średnie, a tutaj myślę, że tutaj był lepszy na pewno niż Cisse, więc fajnie, że sobie tutaj trochę lepiej poradził. Nie wiem, czy to czasem nie została bramka uznana jako samobójcza, pewnie tak było, ale nieważne, jakby przypisujemy to Konradowi Gruszkowskiemu. I ogólnie, jeśli chodzi o przebieg tego spotkania, pierwsza połowa, to jeszcze można było powiedzieć, że no Skra miała te swoje sytuacje, no z dwie sytuacje mieli, gdzie mogli strzelić bramkę. I tam oczywiście Wisła prowadziła grę, Wisła miała tych sytuacji więcej, no ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj jednak, no tu jeszcze powiedzmy, że to było trochę było męczenia z racji takiej, że no wiadomo jak to wygląda w pierwszej lidze, zespoły murują bramkę, więc trzeba się przebić ten mur, strzelić bramkę. Jak się udało strzelić bramkę, no to już poszło z górki, no w drugiej połowie szybko bramka, no i tak naprawdę ten mecz zamknięty i potem no były sytuacje, powinno być, wiecie, no prawda jest taka, że ten mecz mógł się skończyć zupełnie innym wynikiem, w sensie mógł być tu wynik jeszcze wyższy niż widnieje, ale mimo wszystko ja jestem zadowolony, 3-0, myślę, że nawet najwięksi hejterzy, chociaż pewnie znajdą się tacy, którzy będą krytykowali tutaj drużynę Jerzego Brzęczka, że tutaj co tam Skra? Skra nie jest żadnym wyznacznikiem. No moim zdaniem jest, bo takich zespołów jak Skra parę jest w pierwszej lidze, więc takie mecze trzeba wygrywać. Jak się je wygrywa pewnie, to jest miło. Przede wszystkim spokojnie się ten mecz oglądało. Nie miałem takiego momentu, o kurczę, nerwy. Nie. Tutaj byliśmy zespołem lepszym, konkretniejszym,
lepszym piłkarskim. I myślę, że też szacunek za to, że przy takich jednak dużych problemach kadrowych udało się to spotkanie właśnie wygrać też w takim stylu, takim przekonującym stylu. Także tutaj wielkie brawa dla zespołu i też dla Jerzego Brzęczka, który no, był krytykowany, a tutaj dobrze się stało. Był też krytykowany za jedną rzecz, która oczywiście nie dawała mu spokoju, czyli ten mityczny napastnik. Otóż napastnik jest i było to przedstawione na początku. To fajne było w sumie. Niektórzy to krytykują. Ja uważam, że fajnie, że klub zdecydował się zrobić to w taki sposób, że na początku dowiedzieli się kibice, którzy byli na stadionie. Po prostu pojawiła się niespodzianka, że tak powiem, długo wyczekiwana na Telebimie. A potem już była oficjalna informacja na mediach już Wisły Kraków. Także tutaj bardzo fajnie, no myślę, no już trochę, że tak powiem, zostało już dużo powiedziane o tym napastniku, więc ja powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że na pierwszą ligę to jest piłkarz i to jest piłkarz, który... No też pamiętajmy o tym, że Hiszpanie raczej się sprawdzają, jeśli chodzi o... Sprawdzali się w naszej lidze, to wtedy była Ekstraklasa, teraz jest pierwsza liga, więc wydaje mi się, że jest to ruch dobry, no ale na efekty jego gry będziemy musieli jeszcze troszeczkę poczekać, ale samo to przedstawienie zawodnika też takie fajne, ze smakiem. I to jak najbardziej pozytywne, to jeśli chodzi o też taki kolejny smak tego spotkania. No i co jeszcze mogę powiedzieć, żeby tak też zbędnie nie przedłużać? No tych sytuacji było dużo ze strony Wisły Kraków. Cieszy to, bo ta ofensywa faktycznie działała. Ja nie chcę też powiedzieć, że nie wiem, Skra to jest jakiś super zespół, ale jest to zespół, który na pewno coś sobą reprezentował w poprzednich spotkaniach. I tutaj też było parę takich sytuacji, że... Widać, że mają czasem takie przebłyski lepszej gry, no ale to Wisła narzuciła warunki, to Wisła była zespołem zdecydowanie lepszym i bardzo mnie cieszy, że udało się w tym meczu odnieść takie dobrze smakujące zwycięstwo. Jeżeli będą hejterzy, niech będą, no hejterzy zawsze będą. Ja tego powiem wam tak szczerze, już kończąc ten wstęp, już i tak przedługawy, że ja nie rozumiem troszkę tego podejścia niektórych kibiców odnośnie tego, że... No nie wiem, wydaje mi się to trochę dziwne i trochę dla mnie jest to, prawdę mówiąc, niezrozumiałe, skąd takie podejście niektórych kibiców. Bo wiecie, jedną rzeczą jest wymaganie, prawda, wyników i tak dalej, a wyniki są, a takie czepianie się jakby stylu, takie jest, nie wiem, dla mnie to jest takie śmieszne i takie trochę czasami żenujące, bo niektórzy ludzie mają takie wyobrażenie, że pierwsza liga to już jest, nie wiem, upadek ludzkości, że tam się gra po wsiach, no nie wiem, tak jak patrzę na te stadiony, to tak, no, ja powiem szczerze, wiem jak wyglądają stadiony na wsi i wiem, że jednak Wisła na takich stadionach jeszcze nie grała, więc w tym sezonie. Także tutaj jakieś takie dziwne, sieją ludzie ferment i też takie mówienie, że w pierwszej lidze są słabe zespoły. No słuchajcie, większość, przynajmniej połowa tych zespołów to są były zespoły ekstraklasowe, także nie wiem też o co tutaj kaman i co ci ludzie mają. No wiadomo, że tutaj, wiadomo, że prestiż jest mniejszy, nawet jak wygląda ta transmisja w Polsat Sport, a jak w Kanal Plus, no zupełnie inaczej. No ale jednak mimo wszystko nie rozumiem trochę tego podejścia i jakby tutaj no nie będę się z takimi ludźmi zgadzał. Mam czasem wrażenie, że ci ludzie po prostu są wiecznie niezadowoleni. Myślę, że jakby Wisła wygrała wszystkie mecze w tym sezonie, to i tak byliby niezadowoleni i powiedzieliby, że powinni wygrywać jeszcze więcej, no wyżej i powinni, nie wiem, Fernandes powinien strzelać bramki tylko i wyłącznie nożycami, inaczej w ogóle się bramki jego nie liczą, no tak dla przykładu. No, że taka dziwna sytuacja, a już nie przedłużam już tego wstępu, jak już powiedziałem, przydługiego. Zaczynamy już do, przechodzimy już do sekcji twitterowej. Tak,
I zaczynamy sobie oczywiście standardowo od tweetów, które zostały zamieszczane przez różne osoby, które są no wręcz kojarzone też już z tą taką społecznością wiślacką, tą społecznością tą twitterową bardziej, bo często gdzieś tam wypowiadają się i to są takie wypowiedzi czasami naprawdę w punkt. Pierwszy tweet Grzegorza Kaliciaka, który no znamy go, prawda, z występów w Wiśle Kraków, no Wiślak można powiedzieć pełną gębą. Kacper Duda, jak mi się podoba ten chłopak. Tak, no Kacper imponuje i mam też od razu, bo tutaj no oczywiście zgadzam się z opinią tutaj Wiślaka, ale powiem szczerze, tu jest bardzo ciekawy tweet. Nie wiem, czy tylko ja mam takie spostrzeżenie, ale młody Kacper Duda to klon Andrzeja Iwana w młodości. I powiem wam tak, jak go obserwuję, no ma coś, oczywiście ciężko mi mówić, jak grał Andrzej Iwan, bo myślę, że wielu z nas nie było wtedy na świecie, albo przynajmniej jeszcze tam byliśmy dopiero tam, powiedzmy, byliśmy w bardzo takim wieku mało świadomym. I trzeba powiedzieć, że no, ale coś ma ten chłopak, takiego wyjątkowego, coś taki, ten ogień w oczach, tą taką... ten spokój, on nie panikuje, on naprawdę gra swoje, pokazuje swój poziom, pokazuje się naprawdę z bardzo dobrej strony od początku tego sezonu, no i pokazuje tym samym, że właśnie on się normalnie przebił do tego zespołu, nie jakimś tam tej ustawie o młodzieżowcu, nie, po prostu jest lepszy od, nie wiem, lepszy jest od Fazlagicia chociażby, tak? Dlatego Fazlagicia już w klubie nie ma, jest u Adriana Guli, a Kacper Duda jest i imponuje nam z każdym meczem coraz bardziej. Dobrze, i tutaj tweety, a w zasadzie tweet odnoszący się do napastnika. Tak, napastnika mamy i za, prawda, tu już wiecie co, go nie oddamy. No tak, mamy, ja mówiłem zawsze w każdym materiale, że ten mityczny napastnik, no mityczny, no ale już nie jest mityczny, też sam sposób zapowiedzi mi się bardzo podobał, no i myślę, było też to fajne takie docenienie tych kibiców, którzy pojawili się na stadionie, że no, mieli taki po prostu dodatkowy smaczek, a co do oczywiście napastnika, no to się bardzo cieszę, no bo chyba już mieliśmy wszyscy dość tej takiej sagi o tym, każda konferencja pytanie o napastnika i te odpowiedzi Jerzego Brzęczka, no i jest bliżej niż dalej, już prawie dogadane i później coś się na ostatniej prostej wykrzaczało, ale fajne jest też to, że faktycznie Jerzy Brzęczek chciał tego piłkarza i tego piłkarza po prostu sprawdził. To nie był jakiś piłkarz wzięty po prostu na siłę. Po prostu było to tutaj, no faktycznie chciał takiego napastnika i go ma i po prostu można powiedzieć, że Jerzy Brzęczek dopiął swego. I teraz czas na oceny, które no będą wysokie, bo myślę, że oprócz Cisse to było naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Mikołaj Biegański, 5. Myślę, że bezbłędne spotkanie. Kiedy musiał bronić, to bronił i myślę, że tutaj no zero uwag tak naprawdę. Wachowiak, także tam Biegański 5. Wachowiak może nie było już tak wybitnie, znaczy inaczej, no piątki nie dam, tak, ale kurczę, no wciąż to był dobry występ, bardzo, bardzo pewnie, jakichś takich błędów większych nie robił, także wydaje mi się, że tutaj 4, nawet plus 4, znaczy ja mam w ogóle taki pomysł. Wachowiak, Mechremicz, Łasicki, Jaroch po plus 4, bo naprawdę defensywa dobrze funkcjonowała, pewnie, stabilnie, o to nam też chodzi, jakby tutaj tych sytuacji Skra za wiele nie miała, co też świadczy o tym, że po prostu dobrze to wszystko funkcjonowało. Duda dostaje 5, tutaj też, no nawet plus 5, no bo tutaj jeszcze sobie zostawiam troszkę ten margines, że może tutaj zagra jeszcze lepsze spotkanie, ale tutaj naprawdę i było ofensywnie, i kurczę, no
te zagrania niektóre to aż same ręce składały się do oklasku. Praca na boisku też była niesamowita, także tutaj no wielkie, wielkie brawa dla naszego młodzieżowca, jakże wielkiego. Patryk Plewka, to też był bardzo dobry występ. Jak on by dostał, myślę, że tutaj parę jakichś drobniejszych błędów, ale to minus 5 myślę, że spokojnie Patrykowi mogę tutaj dać. Mateusz Muński strzelił bramkę, także miał też takie swoje drobniejsze błędy i myślę, że gdyby nie bramka, no to pewnie byłoby to plus 4, a tak to jest tak samo jak u Patryka Plewki, czyli minus 5. Fernandez, tutaj właśnie mam, on strzelił bramkę z rzutu karnego, gdzieś tam był aktywny, parę niezłych zagrań, ale było parę też takich nie do końca dobrych zagrań, parę złych wyborów z jego strony, także powiem wam szczerze, ja bym Fernandeza ocenił tak na 4 plus 4, no coś na tej zasadzie. Sisse, no najsłabszy na boisku i dałbym mu nawet minus 3. I Michał Żyro, myślę, takie solidne 4. Pracował na boisku, wykonywał taką, powiedziałbym, czarną robotę i tą czarną robotę wykonał bardzo, bardzo, bardzo dobrze i tutaj też jakichś wielkich uwag do niego nie mamy. No brakło liczb, brakło bramki, ale jakby też jesteśmy z jego występu zadowoleni, myślę. I tak podsumowując to wszystko na koniec, Wisła Kraków wygrywa, Wisła no jest liderem po 7 kolejkach, więc jest to już, to już nie można powiedzieć, że to jest przypadek. Wisła idzie po swoje, myślę, że Jerzy Brzęczek przekonuje kolejnych kibiców, że jest dobrym kandydatem na trenera krakowskiej Wisły i bardzo mnie cieszy, że to idzie od razu, bo były gdzieś takie obawy i myślę, no nie tylko ja miałem takie obawy, myślę, że wiele innych osób, że ten początek może być trudny i ten mecz z Sandecją trochę tak zwiastował problemy, ciężary, ale jednak ten zespół się trochę buduje, ale się zbudował już na tyle, że jest zespołem. To widać, że są zespołem, a cały czas ta rezerwa jest i mam nadzieję, że jeszcze już niedługo znowu nam pokażą, że jeszcze mogą więcej pokazać i z rywalem o trochę większej klasie. Kolejny mecz Chrobry Głogów. To rywal też taki, powiedzmy, na podobnej zasadzie co Skra, więc wydaje mi się, że tutaj Wisła również będzie faworytem, ale o tym meczu będzie troszkę więcej. Terminarz póki co jeszcze jest taki znośny, chociaż mecz z Puszczą będzie trudny. W międzyczasie oczywiście będzie też mecz w Pucharze Polski z drugą drużyną Legii Warszawa. Także no taki też mecz też może być ciekawy i miejmy nadzieję, że też dobrze się zakończy dla Wisły Kraków, ale o tych spotkaniach będziemy mówili troszkę później, przyjdzie na to czas, a ja dziękuję wam bardzo za uwagę, oczywiście zachęcam was do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami właśnie w komentarzu. Dzięki jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, piona!